Przedstaw się, powiedz, co trenujesz i jak długo. Faustyna Kotłowska, dyskobolka. Trenuję już od 4 lat. 4 lata. Co spowodowało, że zdecydowałaś, że będziesz trenować, właściwie rzucać dyskiem? W sumie to nie ja o tym zdecydowałam, bo to gdzieś tam była bardziej decyzja trenerów. Ale jeden z WF-istów w szkole, w której się uczyłam, gdzieś tam mnie wyhaczył, zauważył, że jestem bardzo aktywna i spytał, czy nie chciałabym po prostu trenować. Ja oczywiście się zgodziłam, byłam bardzo chętna, bo myślałam, żeby zacząć gdzieś coś trenować, ale w mojej miejscowości nie było żadnego klubu, który mógłby się mną zająć. Więc zaczęłam współpracę z trenerem Zblewskim i tak zaczęła się ta przygoda. A czym dla Ciebie, jako dla sportowca, jest start w igrzyskach? Na pewno coś wielkiego, każdy o tym marzy. Ja nigdy nie byłam na igrzyskach, więc nie do końca wiem, jak tam jest. Teraz się przekonasz. Zdecydowanie się przekonam. Wszyscy mówią, że to super impreza. No, ja dopiero pojadę i zobaczę i wtedy Wam powiem. Dobra, wtedy się umówimy na spotkanie i będziemy kontynuować tę rozmowę. Okej. Powiedz mi, jak wykorzystujesz wsparcie z programu PFN Teams do Polskiej Fundacji Narodowej? Wsparcie głównie przeznaczam na sprzęt. Sprzęt, który jest mi niezbędny do trenowania. Myślę, że gdyby nie środki z programu, no to nie byłoby mnie, że tak powiem, stać na wiele rzeczy, na wyjazdy, na wiele usług, które jednak są potrzebne. I to głównie zapewnia mi program. Jakieś marzenia? Tu i teraz, ale też i na przyszłość? Tu i teraz, no to na pewno dobry start na igrzyskach. Może, nie wiem jak to powiedzieć, ale może nie medalowy, ale takich, z którego będę się cieszyła, bo nie sztuką jest pokonać rywalki, sztuką jest pokonać samego siebie i gdzieś tam własne ograniczenia. Więc najbliższe takie marzenie to dobry start na igrzyskach, a takie dalsze, no to domek, garaż, działka, motocykl, takie przyziemne. Życiowe, no przyziemne. A czego możemy Ci życzyć, żeby zrealizować to Twoje marzenie dobrego startu na igrzyskach? Na pewno owocnych treningów, tych już ostatnich, bo one jednak są bardzo ważne. I w samym dniu startu dobrej głowy, bo to jednak jest jeszcze ważniejsze. No to tej spokojnej głowy i takiego olimpijskiego spokoju życzymy Ci. I rzeczywiście, że tego, że żeby ten start był dla Ciebie ważny. Powiedziałaś bardzo fajne słowa, żeby być dumnym i przekroczyć samego siebie, tak? I żeby zrobić dobrą robotę dla siebie samej. Tego Ci życzymy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. PFN Team 100. Wspieramy zwycięzców. Faustyna Kotłowska. Kibicujcie.